Państwu wspomniałem, nazywam się Łukasz Różyło i dzisiaj będę dla Państwa miał przyjemność ten koncert wykonać. Jestem studentem Łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie organów pana profesora Krzysztofa Urbaniaka. Koncert, który dzisiaj wykonam, będzie się zasadniczo składał z muzyki renesansu i baroku, a dwa ostatnie utwory sięgną także epoki romantyzmu. Naszą muzyczną podróż rozpoczniemy od renesansowego kompozytora Johanna Pietersona Svelinka. Był to jeden z najbardziej wpływowych organistów XVI wieku. Całe pokolenie kolejnych niemieckich organistów kształciło się u niego. Svelink działał w Niderlandach, był organistą w Amsterdamie. Nazywano go organistenmacher, ponieważ tak jakby produkował organistów, to znaczy miał tak wielu uczniów, którzy byli tak wpływowi, że zyskał sobie tym niezwykłą renomę. Utwór, który dla Państwa wykonam, to będą renesansowe wariacje na temat pieśni, bardziej nawet piosenki, ponieważ był to utwór popularny, Unter den Linden Grüne, czyli pod zieloną lipką. Johann Pietersson Svelink. Thank you.
piszę, to będzie Magnifikat, Magnifikat autorstwa Matthiasa Wykmana. Takie opracowywanie Magnifikatu polegało w tamtych czasach na wzięciu melodii chorału gregoriańskiego, czyli melodii, którą śpiewała liturgiczna schola, i przeplatając śpiew chóru wariacjami organowymi. Melodia chorału była chowana w różnych głosach. Utwór Magnifikat będzie składał się z czterech części, z których w pierwszej melodia chorału ukryta jest w głosie tenorowym, w drugiej wariacji ta sama melodia schowana jest w najwyższym głosie, natomiast jest przyozdobiona licznymi figuracjami i szybkimi przebiegami. W trzeciej wariacji melodię chorału usłyszymy graną na klawiaturze nożnej z wykorzystaniem głosu językowego, a w czwartej wariacji melodia chorału znajdzie się z powrotem w najwyższym głosie. Matthias Wykman, Magnifikat.
najwybitniejszych muzyków wszechczasów i jednego z najważniejszych kompozytorów utworów na organy. Usłyszą Państwo dzisiaj utwór zatytułowany Preludium con fuga in A. I tutaj ciekawym zabiegiem jest to, że to jest preludium z fugą, a nie preludium i fuga. Wynika to z tego, że preludium, czyli jakby wstęp mający przygotować fugę, będzie się z nią przenikał. Fuga pojawi się po pierwszym figuracyjnym fragmencie, następnie po fudze znowu będziemy mieli fragment bardziej swobodny, znowu fuga wróci i na koniec znowu fragment będzie bardziej figuracyjny i swobodniejszy. W takiej formie też często ułożone są kompozycje Dietricha Buxtehudego, kompozytora z północnych Niemiec, u którego Jan Sebastian Bach w pewnym momencie swojego życia za młodu pobierał też nauki. Jan Sebastian Bach, preludium z fugą in A.
Cofniemy się teraz troszeczkę w historii muzyki, również pozostaniemy w epoce baroku, ale jednak twórczość Jana Sebastiana Bacha była takim zwieńczeniem tej epoki. Datę śmierci Jana Sebastiana Bacha przyjmujemy za koniec epoki baroku, jest to rok 1750. Natomiast teraz sięgniemy do organistę pokolenia wcześniejszego, mianowicie Nikolasa Brunsa. Był to, podobnie jak Jan Sebastian Bach, człowiek pozostający pod wpływem Dietricha Buxtehudego, o którym Państwu już wspominałem. Zmarł bardzo młodo w wyniku choroby, zmarł w wieku 30 kilku lat, pozostawiając po sobie zaledwie kilka bądź kilkanaście kompozycji. Niemniej jednak były to utwory ukazujące ogromny kunszt i zaawansowanie, jakąś taką dojrzałość artystyczną i kompozytorską autora. Przygotowałam dla Państwa preludium G-dur, preludium G Nikolasa Brunsa. Preludium to będzie składało się z takich trzech segmentów. Pierwszy z nich jest takimi swobodnymi figuracjami, w których kompozytor ukazuje kunszt swoich możliwości improwizacyjnych. Przypominają one taką swobodną fantazję. Później słyszymy fugę. Ona będzie wykonana na cichszym manuale, tutaj z wykorzystaniem pozytywnym, czyli tej części organu, którą widzą Państwo danej balustradę, a po łącznikach i różnych figuracjach usłyszą Państwo drugą fugę na tym samym motywie, wykorzystującą już pełne brzmienie organowe. Zdecydowałem się tutaj użyć także głosu nazywanego trąbka horyzontalna. Są to te piszczałki wystające z prospektu organowego horyzontalnie, czyli jakby w stronę widzów. Tutaj je Państwo widzą wystające z prospektu. Dają one takie specyficzne brzmienie. Oczywiście w czasach Brunsa w Niemczech takich piszczałek nie wykorzystywano, natomiast uważam, że do tej finałowej, ostatniej fugi zabrzmią one niezwykle korzystnie. Nikolaus Bruns, preludium in G.